W województwie podkarpackim, 5 km od pięknej miejscowości uzdrowiskowej Iwonicz-Zdrój, w miejscowości Iwonicz znajduje się Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Braci Bonifratrów, w którym mieszka 105 niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Placówka ta świadczy całodobową opiekę dostosowaną do potrzeb i możliwości swoich podopiecznych. Stara się im zapewnić takie warunki, aby czuli się jak we własnym domu. Stawia na ich samodzielność i wszechstronny rozwój, co w zasadniczy sposób wpływa na jakość życia. Stąd ciągle podejmuje wyzwania, realizuje projekty, które poprawiają warunki życia, stwarzają możliwości rozwijania zainteresowań, nabywania nowych umiejętności i realizowania marzeń, ale też sprzyjają pokonywaniu stereotypów i pomagają spojrzeć na osoby niepełnosprawne intelektualnie jako na pełnoprawnych członków społeczeństwa. Świat Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu wprowadzi nas jeden z jego mieszkańców. Dzień dobry, mam na imię Sławek. Chciałbym powitać wszystkich i pokazać, jak mieszkamy w naszym domu. Przedstawię wam przełożonego naszego domu, ojca przeora Michała. Jestem tutaj przeorem od ponad 6 lat i obserwuję, jak dom ten ciągle się rozwija. Podstawą naszych działań jest charyzmat szpitalnictwa przekazany nam przez założyciela zakonu Bonifratrów, świętego ojca Jana Bożego. Szpitalnictwo to inaczej gościnność, serdeczność, wzajemne zrozumienie, pochylenie się nad każdym, kto tego potrzebuje. Dokładamy wszelkich starań, aby podopieczni czuli się tutaj jak najlepiej, aby panowała rodzinna i ciepła atmosfera. Ale rozumiemy równocześnie, że wiele zależy także od warunków zewnętrznych. Dlatego przez ostatni rok realizowaliśmy projekt pod bezpiecznym dachem Rozwój infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. W realizacji tego projektu wsparła nas również Kuria Prowincjalna Zakonu Bonifratrów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. W sytuacji, kiedy ciągle borykamy się z brakiem finansów, projekt pozwolił zrealizować wiele inicjatyw, które poprawiły warunki życia naszych mieszkańców, ale też warunki pracy zatrudnionej kadry. Najważniejszym miejscem w naszym domu jest kaplica. Codziennie zaczynamy dzień mszą świętą, której czynnie uczestniczę jako lektor. Po skończonej mszy świętej muszę przebrać się i iść do swoich obowiązków. To jest moje miejsce pracy. Zajmuję się nalewaniem kawy, herbaty, roznoszeniem talerzy i rozkładaniem chleba. Tutaj część moich kolegów przygotowują posiłki, porządkują stoły. Uczą się samodzielności, nad wszystkim czuwa pan terapeuta. Teraz pokażę wam, jak pracują panie w kuchni i opowiem nam o tym pani Teresa. Została zamontowana nam winda, jedna, która schodzi po towar na dół, druga, która wysyła posiłki mieszkańcom na górę. To jest pomocne nam i również opiekunom, którzy nie przychodzą do nas po posiłki, tylko posiłki na dwa piętra zostają wysyłane na górę. Mieliśmy ostatnio też w ramach tego projektu szkolenie, które po prostu było na temat łączenia posiłków, łączenia dań różnych i to też nam pomogło w żywieniu chłopaków. Mają bardziej posiłki urozmaicone i myślę, że zdrowsze. Teraz już kończę swoje obowiązki, zanieś ubrania do pralni.
Dzień dobry Pani Doroto, przyniosłem ubrania do prania. A to jest mój kolega Paweł. Cześć Paweł. Cześć. Cześć, mam na imię Paweł. Pracuję w pralni, zarabiam piątki. O, to mój kolega Rysiek. Tak. Ryśku, opowiedz nam o pracy w pralni. Mam na imię Rysiek, pracuję w pralni. Tam są pojemniki z oszczędzaniem wody. Tu są zakupione nowe pralki przez projekt szwajcarski. Tu są nowe suszarki zakupione też przez projekt szwajcarski. I teraz chodźcie, wam pokażę magiel. To jest ten nowy magiel zakupiony przez projekt szwajcarski. Teraz wam pokażę, jak to działa. A tu mamy szwalnię. Pani Renia naprawia nasze ubrania. Teraz zapraszam was, gdzie mieszkam. Ponieważ jestem na trzecim piętrze, pojedziemy windą. Mamy nową windą, zakupioną z projektu szwajcarskiego, która bardzo nam ułatwia życie. Tutaj na tej grupie mieszkam, tutaj jest 6 grup w naszym domu. Nad wszystkim czuwają personel, opiekunki, panie pokojowe. To jest mój pokój, to jest mój kolega Zygmunt. To są moje pamiątki z wycieczek. Mam na imię Stasiek Marek, pochodzę z Żarnowca. Mam skończone 49 lat. Jest mi tutaj bardzo dobrze. Pomagam opiekunom. Chodzę na zajęcia, na których robimy torebki na zioła. Tu mamy kuchenkę. Tu przygotowujemy kawę. Chciałem wam pokazać gabinet doraźnej pomocy medycznej. To urządują panie pielęgniarki. Przepraszam, czy mogę wejść? Tak, proszę. Pani Aniu, czy może nam pani coś powiedzieć o swojej pracy? Nasza praca jest trudna, ponieważ osoby niepełnosprawne intelektualnie nie są w stanie zgłosić nam swoich problemów i dolegliwości. Dlatego ważna jest tutaj nasza wiedza i intuicja, która pomaga nam określić dany problem. Dlatego tak ważne są dla nas szkolenia. W ostatnim roku było bardzo dużo szkoleń w ramach projektu szwajcarskiego, które dotyczyły pomocy przedmedycznej, a także radzenia sobie z problemami osób niepełnosprawnych. Dotyczyły one także pracy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, ponieważ w naszej pracy bardzo ważna jest praca zespołowa. Cześć Lechu, gdzie idziesz? Na zajęcia, chodźmy. Chodźmy razem, idziemy razem. A teraz zapraszamy do pokoju pani pedagożek.
Pracujemy z paniami opiekunkami oraz twoimi kolegami nad piktogramami. Jest to system komunikacji obrazkowej, który w dużej mierze ułatwia porozumiewanie się z osobą niemówiącym. Jesteśmy na etapie wprowadzania tego systemu do naszego domu. Tę dobrą praktykę mieliśmy okazję zobaczyć, doświadczyć na wizycie studyjnej, która odbyła się w ośrodkach bonifraterskich w Niemczech i w Austrii. Mieliśmy okazję zapoznać się z funkcjonowaniem, działaniem oraz z różnymi technikami terapii w tych ośrodkach. Zdobyte doświadczenie, wiedzę oraz ciekawe pomysły staramy się wykorzystywać w naszej pracy. Grzesiu, co robisz? Przygotowuję teraz na konkurs. Lubisz to robić? Tak. Dziękuję, życzę wam miłej pracy, ja idę dalej. Cześć Boże, bracie Macieju, proszę nam powiedzieć, co tutaj robicie. Jest to pracownia papieroplastyki. Przygotowujemy torebki na zioła bonifraterskie i nasi mieszkańcy przygotowują się do podjęcia zatrudnienia i uczą się systematyczności, uczą się odpowiedzialności i regularnie przychodzą na zajęcia. I właśnie w grupie mieszkańców razem pracują. Tu odbywają się zajęcia z przetwórstwa. Ogrodnicy z naszego domu robią dżemy z truskawek. Tutaj jest pracownia komputerowa. Pracujemy na komputerach, obsługujemy komputery. A mój kolega Piotr obsługuje hawciarkę. Teraz świeżo się na próbę zespołu muzycznego. Opadły mgły, miasto ze snu się budzi, górą przycha już noc. Cześć. Gdzie teraz idziesz? Na ćwiczenie. Chodźmy razem. Dojście do sali rehabilitacyjnej z naszymi mieszkańcami mamy teraz bardzo ułatwione dzięki tej właśnie windzie schodowej. W tej chwili mogą z niej skorzystać mieszkańcy wszyscy z różną niepełnosprawnością ruchową i to ułatwia nam pracę i im dojście do sali. Teraz zapraszamy was do obejrzenia naszego nowego ogrodu, który nam daje dużo radości, który powstał z projektu szwajcarskiego. A tutaj mamy tężnię solankową, która dobrze robi nawrogi oddechowe.
A teraz największa atrakcja w czasie upału – jacuzzi. Mamy również wolontariuszy z zakładu karnego, którzy są dla nas wielkim wsparciem. Tu mamy hipoterapię, mamy trzy koniki, na których jeździmy. Tu pracują moi koledzy na grządkach. Uprawiają owoce i warzywa, których potem smacznie jemy. Tutaj odpoczywamy. Gramy w szachy, warcaby. A jak są jakieś imprezy, występuje tutaj i zespół muzyczny. Różnie bywało, to były takie różne czasy, bo to było pole i to było też wrowy, też pomagałem. Większa część to ja chodziłem do ludzi, pracowałem. Pierwsze pracowałem na portierni, a teraz jestem placowy. I porządki robię, zamiatam, powiedzieć, grabię, plewię i to wszystko pracuję. Odwiedzając Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, mogliśmy tylko wycinkowo zobaczyć, jak realizowana jest opieka i wsparcie wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak żyją, pracują i odpoczywają mieszkańcy domu. Ale na pewno zauważyć da się jedno, iż podejmuje się wiele działań, ciągle poszerza się ofertę terapeutyczną i wypoczynkową, aby życie tych ludzi było jak najbardziej aktywne i samodzielne, aby mogli czerpać z niego satysfakcję i radość. Dziękujemy za odwiedzenie naszego domu i żegnam się z wami.